poniedziałek mieszkańcy gminy Niedźwiedź świętowali setne urodziny Jana Pawła II. Najpierw poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę. W niewielkiej odległości znajdował się tutaj drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Sebastiana. Świątynia ta całkowicie spłonęła w 1992 roku. W związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi uroczystość ta miała szczególny charakter. Władze gminy, a także samorządowcy przecięli wstęgę i złożyli wiązanki kwiatów oraz znicze. Święty Jan Paweł II przemawiał do tłumów, ale w tych przemówieniach potrafi przemówić do każdego indywidualnie, do każdego z nas. Ojciec Święty Jan Paweł II przyjeżdżał tutaj, chodził w góry i uznaje je za najpiękniejsze góry świata, prawda? No to jednak trzeba tą rzecz jednak docenić. Wierzę mocno, że jesteś głęboko w sercu każdego z nas i tak pozostaniesz. Prosimy Cię, miej nas w swojej opiece. Czuwaj nad nami, błogosław naszą ojczyznę, nasze rodziny, nas wszystkich. Przez następne 100 lat, a może 1000. O godzinie 18 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego odbyła się msza święta, której przewodniczył ksiądz Marek Wójcik, proboszcz parafii. W koncelebrze uczestniczyli ksiądz Wacław Kozicki, ksiądz Józef Niedźwiecki, a także wikariusz parafii ksiądz Dominik Woch. Nieraz prosił i dlatego zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię jest Polska, jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Ksiądz Marek Wójcik, dziekan dekanatu Msza Nadolna, w czasie homilii przywołał kilka ważnych wizyt świętego Jana Pawła II w Polsce. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili się. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was o to. Tak prosił, wołał w Krakowie, kończąc swoją pierwszą pielgrzymkę do naszej ojczyzny. Po mszy świętej władze samorządowe Niedźwiedzia wręczyli kwiaty księdzu Markowi, a także księdzu Józefowi z okazji 45. rocznicy święceń kapłańskich. Jan Paweł II jako biskup i kardynał kilka razy odwiedził gminę Niedźwiedź. Bywał tutaj podczas wizytacji kanonicznych, czy chociażby na pogrzebie księdza prałata Franciszka Baradzieja w 1972 roku. Udzielał również sakramentu bierzmowania. Wszyscyśmy się bali, no bo to kardynał szedł, przepytywał. Pani Katarzyna Halama w 1970 roku przyjęła sakrament bierzmowania. Do Niedźwiedzia wtedy przyjechał kardynał Karol Wojtyła, a ten dzień zapamięta na długo. Z osoby kardynała Wojtyły no promieniowało ciepło, życzliwość do każdego, z kim się spotkał, a ja osobiście miałam kilka razy w życiu styczność, tak być no blisko niego, także to się dało odczuć po prostu. Karol Wojtyła bywał w Niedźwiedziu również prywatnie. Wędrował po Gorcach. Słynna jest jego wizyta w Papieżówce w Dolinie Kamienicy. We mszy świętej uczestniczyło niewiele osób, oczywiście ze względu na obostrzenia sanitarne. Naszą transmisję z tego właśnie wydarzenia zobaczyło blisko 4,5 tysiąca widzów. Józef Budacz, TV28.